dzień dobry, zacni słuchacze Piechotką po historii Polonii w Chicago. Witamy Was bardzo serdecznie. Słuchacze i widzę. O, widzowie! Słuchacie i widzowie, mój amerykański, polski Jankes od czasu do czasu końcówki zjada, ale to tylko dlatego, że urodzony tutaj chłopak, proszę bardzo. Zdziczały Jankes. Zdziczały Jankes. A jak się nazywa? Daniel Pogorzelski. A ja jak się to nazywam? To ładnie. Kasia Popko. Ako Popko, to prawda, z rodziny Popko. Witamy Was bardzo serdecznie, a mamy dla Was... Dzisiaj jesteśmy w Park Ridge, to jest bardzo znane Polonii miasteczko, piękne miasteczko, tak. Naprawdę piękne miasteczko. I zimą, sporo i latem. Sporo naszych rodaków mieszka tu? Sporo rodaków, tak, tak. A jesteśmy pod Pickwick Theater. Tak to jest. Miejsce spotkań tysięcy ludzi. A tutaj liczne seanse, również seanse polskie pojawiają się. I tutaj w tym budynku zapisana jest historia. Tak. W związku z tym, że ten budynek, wyobraź sobie, mój drogi przyjacielu, powstał tak. Aż prawie 100 lat temu, w 1928 roku. To wyobraźcie nie sobie. Jestem z matematyki. Słaba jestem, ale nauczyłam się tej daty. Wiecznie dzisiaj w wiecznym mieście. Tak. My nie kłamiemy, w wiecznym mieście jest zawsze wiecznie. No i wyobraź sobie, że prawie ma 100 lat. I kilka miesięcy temu doszła do nas bardzo smutna wiadomość, że po prostu w związku z pandemią, w związku z inflacją, z wzrastającymi kosztami utrzymania, niestety Pickwick Theater miał zostać zamknięty. A jak sami widzicie, to jest kawałek historii. Piękna jest... architektura stylu Art Deco. Oczywiście, że tak. Perełka Park Ridge, perełka nas tutaj, Chicagowian i wszystkich mieszkających w stanie Illinois. Ale sam budynek powstał w 1928 roku, ale w 1975 roku został wpisany do Krajowego Rejestru Budynków Historycznych. Widzę, że chciałaś się popisać historykowi. Ale widzę, że zamurowało, co? Zamurowało, że dzisiaj tak dokładnie z historii. Postanowiłam dzisiaj historyka tutaj pokonać. Niech sobie nie myślisz, że tylko on może historyczne książki pisać o Polonii. Na. No i powiedz teraz ty coś. No, myślę, że najlepsze, najlepsze to, co możemy pokazać, to właśnie jest w środku. Więc proponuję, żebyśmy weszli do środka, bo jest to ciekawe. Nie tylko to z zewnątrz widzimy w stylu Art Deco, ale także elementy, które były bardzo popularne w tamtym czasie, tak zwanym Prairie School of Architecture, czyli elementy tam, to co my po polsku mówimy Franka Lloyda Wrighta, a także świątyń Azteków i Majów. Ale tylko miejmy nadzieję, że nie będzie żadnych krwawych ofiar tutaj, tak, nie? Ale pamiętasz, jak powiedziałam na początku, że zła do nas wiadomość dotarła? Tą złą wiadomością było to, że to kino tak. Miało się zamknąć, prawda? Jest też dobra wiadomość, tak. chodź, powiemy razem. Kino będzie istnieć, to znaczy właściciel przestaje tak. Być właścicielem właśnie dzisiaj, dokładnie 12 stycznia. To znaczy, nie będzie właścicielem budynku, tak, nie będzie prowadził samego kina. Tak, a za chwileczkę z nim się spotkamy, a jest to pan Dino Vlahakis. Dokładnie, tak? I ugości nas dzisiaj w kinie, pokaże nam kino i chwileczkę z nami porozmawia, więc już teraz serdecznie zapraszamy do wewnątrz. A skąd ty masz taką fajną czapkę w Chicago? Właśnie. O, uwaga! Poczekajcie. Pamiętajmy, okay. Że nasz idziemy. Chodzi tak, tyłem, więc my musimy nie tylko musimy patrzeć na Daniela. My nie tylko Daniela musimy pilnować, jeszcze drugiego z nich. Ale dzisiaj wieje. Coś ty narobił w tym mieście, że tak wietrznie. Nie mogę zdradzać wszystkich swoich w ogóle tajemnic. Chcę powiedzieć, że dzisiaj właściciel kina z kinem żegna się filmem. Wszystkich tutaj wita, prawda? Wszystkich no, przez osobiście. Tyle lat. Od 67 roku rodzina pana Dina. Ale jeszcze nie wchodzimy, bo chcę jeszcze pokazać. Rodzina pana Dina od 67 roku była właścicielami tego kina, więc sporo historii, prawda? Mnóstwo seansów. Społeczność Park Ridge i nie tylko. Dlatego dzisiaj przyszedł i ze wszystkimi się osobiście wita i wszystkich osobiście żegna, dziękując za wspólnie prawie 50 lat, a nawet więcej. No więc tym filmem, który rozpoczynało kino kiedyś projekcję filmów, był film Przeminęło z wiatrem. Wiemy, prawda? Film stary i może nie na miarę dzisiejszych czasów, ale tym filmem publiczność Park Ridge żegna się dzisiaj z właścicielem kina, nie budynku, jak powiedziałeś, z właścicielem kina, więc o godzinie 7 wieczorem będzie to pożegnalny seans Przeminęło z wiatrem. O, tutaj there we go. Właściciel nas...
nas tutaj wita. So thank you for having you here and thank you for our invitation. Two mics at one end. Yeah. Yeah. If Karis. Now which way? Oh, parakalo. Yeah. Which way are you gonna? I go back and forth, camera. So yes, back and forth. Just look at the camera. Yeah. Yeah, okay. How are you today? Very good, thank you. How are you feeling? I'm enjoying every moment. I wasn't sure how my emotion would be today, if it would be sad. But I'm having the time of my life. It's like when I first opened, the excitement of opening the theater. I've got that feeling again. It's great. People are saying hello. A lot of people have told me this was their first place. They kissed somebody. They had their first date. They proposed to somebody. So it's nice hearing messages like that. So it's a lot of fun. Oh, it's a beautiful place the Park Ridge map. So we're glad it's still going to stay that way. So when was it, the first movie in this place? Well, the first movie that I had when as an owner, because I worked here as an usher from the age of 13, but the first movie I opened in September 15, 1981, it was Gone with the Wind. Oh. That's why my last movie here today is Gone with the Wind. So I thought it'd be nice bookends. Oh. Yeah, but the theater I opened in 1928, way before all of us, and the first movie was Lilac Time. It was a silent movie, no sound in those days. Tutaj mamy pytanie właśnie dla naszych widzów. So, tell us about the wonderful architecture of the theater. Okay. Powiedz nam trochę o architekturze tego teatru. Okay. Well, one, this theater is a landmark and a National Register of Historic Place. And right now we're standing in the outer lobby. And you can see the Art Deco. Its style is called the Aztec. What was interesting about this, in 1981 when I came here, this was covered. The ceiling was right there. So all this beautiful artwork was hidden. Oh. Nobody knew about it. So what happened was we were working paint, you know, fixing up, getting ready to open again. And there was a little mark that we needed to fix. And my painter actually stuck something up. And we saw this behind it. So we tore it down. We repainted it. The original color was gold leaf. But you can imagine gold leaf would be just too expensive, yeah, to put it up there. So we just painted it white. Więc właśnie właściciel opowiedział nam, że w 81 roku, kiedy został właścicielem, tutaj był sufit zupełnie zakryty i wtedy właśnie jeden z ludzi, który tutaj zabierał się za to, żeby tutaj odświeżyć, właśnie odkrył, że właśnie tutaj jest coś innego. No i więc wyburzyli, zobaczyli piękne tutaj te elementy w stylu Azteku, widać styl Art Deco właśnie w nim też, a ja bym jeszcze powiedział, że nawet w stylu Prairie, nie? Który wtedy był też bardzo popularny. No, chodzi mi, że styl Prairie, tak jak Franka Lloyda Wrighta, co się mówi, yes. Nie? Ale oryginalnie wspomina o tym, że to wszystko było pozłocone, niestety. No, to jest to bardzo drogo. Drogie, ale widzimy, że jednak bardzo ładnie to wszystko wygląda. What is your most... What's the piece of this theater which you think is the most beautiful that people don't pay attention to? Oh, that's very easy. Follow me. Okay, let's follow. Więc właśnie zapytaliśmy się tutaj właściciela, który zakątek tego kina jest niedoceniony. Niedoceniony i pominięty. Many people know that the most famous sculpture in the United States is Mount Rushmore. But a lot of people say the second most famous sculpture is the Sprite, which was at the Midway Gardens, and there was about 12 of them, and now you could find some of them in Scottsdale, Arizona. Mm-hmm. And for many, many years, everybody thought it was Frank Lloyd Wright that had sculpted it. Well, about 5-6 years ago, the foundation, the Frank Lloyd Wright Foundation said, well, he commissioned it, but the actual sculptor was Alfonso Ionelli. This is a actual sculpture from Alfonso Ionelli. Wow. So also from Park Ridge. He was initially from Italy, but he was brought by Frank Lloyd Wright actually to the United States. His studio was just down the street, you're correct on that. And this is actually one of his sculptures. Wow. This is a water fountain. Unfortunately, when they built it, it didn't have water that would circulate. Mm-hmm. So what happened is whenever you open the water, it would just go in the drain, and for conservation purposes, we haven't had it open for quite a long time. But when I first opened, we used to turn it on, and water would come out, wow, and trickle down. So this is probably the most famous piece in here. Believe it or not, you know, I don't have to tell you, yes,
It's a pretty famous. A lot of people walk by, don't even know it, and it's no been idea. Here for. They don't pay attention. But this is a beautiful piece of artwork. Yeah. No i więc właśnie tutaj właściciel podzielił się, że owszem, Mount Rushmore może być ten najbardziej znany, tak, ale właśnie jeżeli chodzi o wiele takich pięknych rzeźb, właśnie człowiek, który współdziałał razem z Frankiem Lloydem Wrightem, Włoch, który tutaj parę bloków stąd miał właśnie swoją pracownię, Alfonso Janelli, który w ogóle tutaj do Stanów, tak, pochodził ze Włoch, ale tutaj do Stanów się przeprowadził właśnie dlatego, żeby współpracować razem z Frankiem Lloydem Wrightem, tak? Aha. I jego takie znane rusałki, które były kiedyś w kompleksie Midway Gardens, niestety same rzeźby, bo budynek był wyburzony, znajdują się wszędzie, a tutaj właśnie ludzie pomijają tą piękną rzeźbę też przez tego znanego włoskiego mistrza. No ale właśnie, teraz dzięki nam i dzięki temu, że odwiedziliśmy to miejsce, więcej osób zwróci uwagę na to, tak. Że ta rzeźba się tutaj znajduje. Bo rzeźba, powiedzieć... czyli fontanna. Fontanna, ale fontanna, która niestety nie działa, bo pan powiedział, że w momencie, kiedy tutaj budowano, to odejścia wody nie było z tej fontanny. Ale tak czy inaczej ona tutaj jest i nasi słuchacze muszą tutaj zajrzeć. Jak będziecie w Pickwick Theater, to koniecznie tutaj trzeba przyjść i absolutnie docenić to wielkie dzieło sztuki. Czy mamy tutaj może rodaków? Widzę tutaj, że tak, patrzę. Tak, rodacy, na... kochani nasi. Tutaj między innymi moja córka. O, jak to ładnie. That's my daughter. Oh, okay. Hello, Zoe. Hello. How is school? Good. Ale po polsku, Kasiu. Jak było w szkole? Dobrze. Dobrze. Sandra, byłaś tutaj kiedyś w tym Pickwick? Właśnie nie byłam jeszcze, także ciekawa jestem. Będę na pewno słuchać i oglądać i na pewno wrócę. Bardzo szczerze. Zapraszamy. I Charlie też, tak? Cześć, Charlie. Cześć. Jak było w szkole? Dobrze. Lubisz chodzić do kina? Tak. Ja myślę, że to jest to miejsce, gdzie mama musi cię zabrać. Mhm. Tak. Dobra. Na popcorn, kolej, oczywiście dobry film. Super. Dzięki bardzo. Tutaj moja córka już zostanie ze mną. A, popcorn. To jest ulubiona, that's a favorite food for a kids. I just ruined your dinner though. No, that's fine. That's fine. Hey, you can't be here without the popcorn. That's not impossible. Yes. We're gonna see witness another. We actually have a full scale one like this in front in the front of the back theater. So this is what the sprite looked like. Więc to są te znane rusałki, które też były właśnie przez Franka Lloyda Wrighta, które były w Midway Gardens. I to jest właśnie taką kopię, nie? Która tutaj przypomina ludziom właśnie nie tylko związki Alfonso Janelli z tym kinem, ale także ogólnie z miastem Park Ridge. Beautiful. Okay, let me show you one other interesting kind of thing. If we're going to go outside for just a little bit. Okay, let's go outside. Chodzimy na zewnątrz. To idziemy na zewnątrz. A lot of people don't know the history in this building and all that, so I want to show you something in the building real fast. Zaraz zobaczymy tutaj w środku budynku. Just go right in here. Aha. This is the office building, which is in front of Pickwick. Come on inside real fast. Oh, that's beautiful. I want to show you a staircase. We're going to just stay right in here. So this is one of the old-fashioned elevators. And the architects used to put a spider. This was their insignia. Somewhere in their buildings, they would always put the spider. So this is how they marked it, and it was by Harold Zook. Any building, he did the architectural work, and he's got mostly stuff in Oak Park. But he designed the theater building, so this was his mark. And we still have a working, old-fashioned cage elevator. Wow, that's so cool. Czyli jak Państwo widzą, to jest prawdziwa winda, która cały czas działa, która działa. I takim... Winda antyk. Can you go upstairs? Yeah, we want to go upstairs. It won't fit us all, but you guys go on up. And I'll meet you guys. How many people? Three, maybe. Three, oh, okay. So you guys go. Do we have to push right here? Yeah, the button's right behind you. No, this will close, and then press two when the door closes. All right. Daniel, jechałeś kiedyś taką windą? Jeszcze nie. To są znaki w ogóle. Jak najbardziej, ale warto tutaj wspomnieć właśnie o tym pająku. Tak, pająk to był taki jego... Okej, to jedziemy. Taki znaczek, znaczek, podpis. Że to on budował tak to miejsce, tą windę. Harold Zook. Złapałaś... Znany w Oak Park. Właśnie, większość jego projektów właśnie w Oak Park, tak. Też for having us szybko się dało. Ach, te nasze piechotki zawsze zabierają nas do miejsc, które są dla nas ogromną tajemnicą, ale przede wszystkim, które wnoszą w nas część historii tego miejsca, a poza tym możemy je pokazać wam. I tak wygląda ten budynek tutaj. So when the architects built this, the idea was to have stores up here, but they were way ahead of their time. You know,
shopping malls didn't come into the 50s and 60s. But back in the 1920s, they envisioned stores up here and people walking up and down the aisles shopping up here. That's gonna be cool. Unfortunately, it never worked out. In those days, it was way before, so it's always been an office space. But look at the large hallways, how big the hallways are. Wow. No, więc właściciel właśnie nam opowiada, że ludzie, którzy zaprojektowali, mieli nadzieję, że... To będą tutaj sklepy. Sklepy, jak że najbardziej. Będzie centrum handlowe, ale to jest dobry pomysł. Jak najbardziej. Maybe they're gonna use that idea. Someday, maybe. That's a great place. Park Ridge is a good, you know, suburbs. And a lot of Polish people live in Park Ridge, you know. Yeah. And we do a lot of Polish movies. Yes, in fact, one of the last events is going to be a Polish film this Friday, Saturday and Sunday. Yes. A couple of them. Yeah. Właśnie w piątek, w sobotę, w niedzielę. Będzie polski film. Tak, pozdrawiamy Zygmunta. Jest Zygmunt. Pozdrawiamy pana Zygmunta. Ale warto wspomnieć, że jednak tutaj widzimy, że ci ludzie, którzy projektowali ten budynek, patrzyli się w przeszłość. Nie, to było za wcześnie, nie? Ale jak wspominał właściciel, nie? Widzimy, że tak jak na galerię handlową tutaj zaprojektowano, gdzie no niestety cały czas są ofisy, ale nikt nie wiadomo, jak to będzie w przyszłości. Tak, nie wiadomo. That's beautiful. Thank you so much. It's a pleasure to be here with you tonight, especially tonight. Yes. So they can watch in a Polish TV, Polskie Radio. Right? On the cable. And on the cable, Polvision, right. Polvision, okay. Yes, we're going to be there probably soon. Not tonight, but during the weekend. Yeah. So we're going to be able to show a little bit your story and Park Ridge story. Oh, wonderful. Thank you. Okay. All right. Thank you so much. Okay. Bye, right, Sandra. Well, thank you very much. So, any plans for you? What are you gonna do? What are you gonna do now? Saturday, I'm going to Arizona for a week. I have a way overdue vacation with my wife. And then I'm gonna come back for a week, and then I'm gonna go down to Florida for about 10 days. And then my dream is, and I'm not making this up because you're there, but I'm gonna go to Poland and Greece in the summertime. Perfect, that's a great idea. That's a great idea. Good restaurant places? Oh, yes, definitely. Definitely. Great Where food. Where in Poland? Well, I'm the capital, Warsaw. Yeah, I'm gonna go there, and I'm gonna have to do a tour, unless I could get some of my Polish friends who do the shows here and take me a private tour, because I like going beyond the more tourist areas. Yes. I like going into, like, when I go to Greece, I don't go where everybody else goes. I go to the small villages. We call them tavernas. Tavernas. Great food and wine. Yeah, exactly. And that's what I want to eat a lot of good Polish food. That's what you need to do. Enjoy your life. Yes. It was a lot of years here, but I hope you always... We're going to stay by sometimes, right? Yes. Towards some movies. I still own the property, so I will still be here. Yes. Well, thank you very much. Thank you so much. Very nice to meet you. Say thank you in Polish? Dziękuję. Dziękuję. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Well, that's Greek. Ευχαριστώ. Dziękujemy bardzo. Teraz odbywa się film. Thank you. Odbywa się film. Bardzo miłe spotkanie. Bardzo miłe poznanie, prawda? Historii tego miejsca. Widzisz, nie mieliśmy też aż takich wielkich nadziei, a tutaj okazało się, że jeszcze jesteśmy w stanie pokazać to miejsce z zupełnie innej strony. Wewnątrz, na tej sali największej, odbywa się film i wprawdzie już teraz się z Wami pożegnamy, dziękując Wam oczywiście za wszystkie chwile spędzone z piechotką po historii Polonii w Chicago. Trzymamy za Was kciuki, czekamy na więcej, na Was, na więcej piechotek i tak uchylimy troszeczkę drzwi, żeby pokazać Wam ekran, wielki ekran tego kina. A za uwagę dziękuję Kasia Pałko i Daniel Pogorzelski w Rzeczy Samej. Do zobaczenia. Go to Mexico. The one office of the Mexican army. You'd be so happy there. Ashley, I'd work for you. I'd do anything for you. You know you don't love Melanie. You told me you loved me that day at 12 Oaks. And anyway, Melanie can't. The doctor told me she could never have any more children. And I could give you. I'd be able to get that near you.